Dzień dobry, Tomasz Haja, wójt gminy Sopków. Witam serdecznie na terenie naszej gminy. Gmina Sopków jest gminą rolniczą o przepięknych i cennych walorach przyrodniczych. Większość terenu znajduje się na Poniedziu, przez które przepływa rzeka Nida. Gmina Sopków leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego, a dzięki drodze ekspresowej można do nas dotrzeć z najbliższych ośrodków miejskich, czy nawet Gdańska bądź Zakopanego. Zapraszam Państwa w podróż po 25 sołectwach gminy Sopków. Nazywam się Długosz Krystyna, jestem sołtysem w Sopkowie. Ludziom, którzy przyjeżdżają do Sopkowa, mogłabym polecić dla mnie ciekawe miejsca, na przykład nie do samego zamku, gdzie jest fortalicja, tylko tam jest taki wysoki brzeg i widać piękne okolice. Sopków został założony jako miasto w 1563 roku. Król Zygmunt August wyraził zgodę, aby Stanisław Sobek założył miasto. Sopków podzielił los wielu miasteczek dawnej Kielecczyzny, a dokładnie 40 miasteczek. W roku 1869 ukazem carskim stracił prawa miejskie. Stał się osadą. Z zawodu jestem nauczycielem historii. Nazywam się Stanisław Osowski. Zamieszkuję w Sopkowie od urodzenia. Moja rodzina mieszka w Sopkowie w sumie już 250 lat. Andrzej Borkowski, jestem właścicielem fortalicji w Sopkowie i od 25 lat zamieszkuję tutaj i odbudowuję to miejsce i staram się, żeby przywrócić go do pierwotnego wyglądu. Fortalicja powstała w 1563 roku. Zaczął budowę Stanisław Sobek, później jego synowie i przez 450 lat około 20 rodzin było właścicielami tego miejsca. Przez te wszystkie lata fortalicja przeżywała wzloty i upadki. Ktoś ją nawet w karty przegrał. Żydzi zabrali komuś za długi. To, co widzimy dookoła, to jest właśnie założenie obronne. To jest fortalicja. A ruiny, które widzimy po środku, to są ruiny pałacu. I pałac jest późniejszym jak gdyby obiektem, ale najbardziej zniszczonym. Nazywam się Michał Sikora, jestem sołtysem wsi Bizoręda. Nasza wieś jest na granicy gminy Sopków. Specyfiką naszej wsi jest głównie rolnictwo. Bizoręda to miejscowość na terenie gminy Sopków, która przez wieki należała do klasztoru cystersów w Jędrzejowie. W skład Bizoręndy wchodzą dwie miejscowości dawniej istniejące. Bizoręda i Bizorątki. Bizorątki to była część należąca do szlachty. Bizarenda, różnie tłumaczą, podwójna dzierżawa. Na różne sposoby próbuje się wytłumaczyć nazwę tej miejscowości. Wiemy, że w jakiś sposób był z tą miejscowością związany również Mikołaj Rej. Nazywam się Emilia Łataś, jestem sołtysem miejscowości Brzegi. Mieszkam tu od 21 lat. W moim sołectwie są ludzie aktywni. Mamy ochotniczą straż pożarną. Strażacy udzielają się bardzo chętnie i można zawsze na nich liczyć. W mojej miejscowości ciekawe miejsca, które można zobaczyć, jest dworek drewniany, pływ kajakowy przez rzekę Nidę, plaża
nazywam się Damian Olszewski, urodziłem się w Brzeźnie, jestem sołtysem drugą kadencję. We wsi Brzeźno udało nam się zrobić własnymi siłami, wspólną inicjatywą, plażę. Plaża nasza przyciągnęła bardzo dużo turystów, jest bardzo dużo spływów kajakowych. Nazywam się Tarak Zbigniew i jestem sołtysem tej wsi. Mieszkam od urodzenia. To jest dom po rodzicach, który zamieszkuję. No już ma w granicach około 100 lat. Tutaj no to są lasy, woda, grzyby w lasach. Także napływają tu turyści obcych województw. No dzika zwierzyna, no to sarny są, jelenie, dziki. Nad rzeką jest obszar chroniony Natura 2000. Nazywam się Jan Pańszczyk. Jestem rdzennym mieszkańcem Chomentowa. Byłem, no i jestem wybierany za sołtysa tej miejscowości już czwartą kadencję. Dzięki tej Radzie Sołeckiej wspólnie coś staramy się zrobić. Powstało niedawno Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Nazywam się Paulina Chwastek. Jestem prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont. W Chomentowie działamy od 6 lat. Działamy głównie na obszarze Chomentowa i całej gminy Sopków. Zajmujemy się działaniami na rzecz edukacji, kultury, sportu i turystyki. Nazywam się Kaczor, na imię mam Wit. Urodziłem się w Chomentowie. Od ćwierć wieku zajmuję się historią. Badanie historii tej miejscowości daje mi dużo satysfakcji. Chciałbym, żeby to po prostu zostało dla potomnych. Chomentów to bardzo stara wieś. Powstała ona już w XIII wieku. Posiada ciekawą historię. W 1328 roku w Chomentowie zbudowany był pierwszy parafialny drewniany kościół. W roku 1744 biskup Michał Kunicki konsekrował kościół. Był to kościół nowo postawiony bądź wyremontowany, który jest do dnia dzisiejszego. Nazywam się Mirosław Kotarowski, jestem sołtysem sołectwa Jawór, czwartą kadencję. Mnie jako mieszkańcem to jestem tutaj od zawsze. Zbudowana została świetlica, to jeszcze za czasów dawniejszej straży OSP, jako sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy jesteśmy tak, że służymy po prostu w jednym kolektywie. W tym roku z inicjatywy wszystkich zbudowaliśmy fotowoltaikę. Jesteśmy z tego dumni, że taka właściwie nasza mała wioska, bo mamy tam 196 mieszkańców. Wszyscy wspólnymi siłami, wspólnymi decyzjami prowadzimy do tego, żeby nasza wieś jakoś wspólnie pięknie wyglądała. Nazywam się Agnieszka Karczewska i jestem sołtysem sołectwa Karsy. Sprawuję ten urząd trzeci rok. Atutem naszej miejscowości jest to, że mieszkamy na uboczu. Nie dotyka nas ten zgiełk głośnych ulic. Mamy czyste powietrze, mamy tą studnię, w której jest źródlana czysta woda. Często odwiedzają nas mieszkańcy miast czy okolic, bo nasze lasy są bogate w grzyby. Nazywam się Ewa Skóra. Urodziłam się w Korytnicy. Jestem sołtysem sołectwa Korytnica. Jako sołtys bardzo dobrze mi się współpracuje z naszą ludnością. Są zgodni na wszystko. Mogę liczyć na pomoc moich mieszkańców. Najstarszym zabytkiem w Korytnicy jest kościół pod wezwaniem świętego Floriana. Pierwszy kościół drewniany zbudowany był w 1413 roku. W naszej świątyni znajduje się tryptyk namalowany w drewnie z XVII wieku. Jolanta Stępień, jestem rdzenną korytniczanką, nauczycielką biologii w gminie Sopków.
Za nami jest Góra Łysa. Góra, która w świecie geologów jest perłą miocenu. 15 milionów lat temu teren, gdzie się znajdujemy, był zalany morzem, ciepłym, pełnosłonym morzem, które przyszło tutaj z południa. A Góra Łysa była wyspą. W tej Zatoce Korytnickiej żyły różne zwierzęta, od pierwotniaków po kręgowce. Możemy znaleźć skamieniałości tych zwierząt. Najlepiej zbadaną grupą zwierząt są ślimaki, natomiast najwięcej emocji budzą zęby rekina. Ciągle możemy je tutaj znajdować, gdyż Zatokę Korytnicką odwiedzały nawet rekiny wielkości wagonów kolejowych. Zapraszam Państwa na Korytnickie Pola. Spróbujcie znaleźć skamieniałości sprzed 15 milionów lat. Od 10 lat prężnie działa w Korytnicy też koło gospodyń wiejskich oraz zespół śpiewaczy korytniczanki. Korytnica, Korytnica, kocham ja Ciebie wciąż. Korytnica, Korytnica, tu moje dzieci i mąż. Nazywam się Anna Stępień, jestem sołtys wsi Lipa, drugą kadencję. Jestem na terenie świetlicy Lipy. Mamy szkołę, którą wybudowali mieszkańcy wsi Lipa. Nazywam się Marian Skorodzień, jestem mieszkańcem Lipy od urodzenia. W tej wsi byłem 3 kadencje radnym. Jako budowlaniec podjąłem się uczestnicy w tej budowie szkoły i prowadziłem to od strony budowlanej. Tak. Lipa to miejscowość na terenie gminy Sopków, w której znajduje się stary dwór. Dwór ten zamieszkiwany był tuż przed powstaniem styczniowym przez rodzinę o patriotycznym nastawieniu. W Lipie we dworze stacjonował król szwedzki podczas bitwy pod Kliszowem. Nazywam się Marek Cymba, jestem mieszkańcem od urodzenia miejscowości Miąsowa. Jestem również sołtysem tej wioski, drugą kadencję. Jestem radnym, pierwszą kadencję. Tutaj jest taka figurka zrobiona z lufy armatniej lub czołgowej. Nazywam się Franciszek Łachwa. Dla Miąsowy jestem przybyszem, ponieważ urodziłem się i wychowałem w Mokrzku. Po zdobyciu tytułu nauczyciela dostałem propozycję pracy w tej miejscowości. W 1973 organizowałem nową administrację. W gromadzkich rad powstawały gminy. Nasza gmina Sopków to Gromadzka Rada Miąsowa, Gromadzka Rada Sopków i Gromadzka Rada Chomentów. Byłem naczelnikiem gminy. Od 1973 do 1984. Nazywam się Marta Władyszewska. Mieszkam w miejscowości Mokrsko-Dolnej, w której się urodziłam i w której jestem obecnie sołtysem. W naszej miejscowości mamy kilka ciekawych zabytków. Jest to m.in. kościół parafialny, cmentarz parafialny, zespół dworski z górką dworską. Kościół w Mokrsku, jego część romańska, powstała w latach 20. 30. XIII wieku i jest jedną z najstarszych dla tego terenu. Warto zajrzeć do Mokrska i zobaczyć romańską część obecnego kościoła. Odróżnia się ona dlatego, że jest nieotynkowana, ma typowo romański wygląd i na zewnątrz zobaczymy ślady dawnych budowniczych, gmerki, ale też zobaczymy ślady niecenia ognia. Ślady tego świdra ogniowego mamy wspaniale zachowane w Mokrsku. W środku mamy zachowany dawny kościółek, to jest obecne prezbiterium. Mamy tam malowidła z postacią bardzo dobrze zachowaną świętego Wojciecha. Poznajemy, że to święty Wojciech, bo w ręku trzyma wiosło, swój atrybut.
W naszej miejscowości, która położona jest nad piękną rzeką Nidą, mieści się kilka przystani kajakowych, do których chętnie zapraszamy turystów do skorzystania z organizowanych przez nich spływów kajakowych. Ponadto w naszej miejscowości działają takie organizacje jak Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Róbmy Swoje, z którymi chętnie współpracujemy. Panie organizują akcje charytatywne, festyny, które mają na celu integrację społeczeństwa oraz pomoc osobom potrzebującym. Nazywam się Patrycja Szymczyk, urodziłam się w miejscowości Mokrsko-Górne i jestem sołtysem tej miejscowości. Jestem najmłodszym sołtysem w gminie Sopków. Mokrsko-Górne położone jest nad rzeką Nidą, gdzie odbywają się spływy kajakowe. Są przystanie, na których można rozpalić ognisko po spływie kajakowym, pograć w piłkę, poopalać, wykąpać. Sama płynęłam kajakiem, więc polecam. Super zabawa. W naszej miejscowości jest staw rybacki, który jest oblegany tłumnie ludźmi z naszego obszaru, jak i obszaru poza naszym nawet województwem. Na terenie Mokrska Górnego znajdują się ruiny zamku. Urszula Dominowska, sołectwo Zurowa, gmina Sopków. Mamy około 150 numerów domów i około 600 mieszkańców. Tutaj jesteśmy, ponieważ to jest cmentarz z I wojny światowej. Takie miejsce dla nas, dla mieszkańców, to takie najciekawsze po prostu. Nazywam się Zdzisław Sęk, jestem sołtysem miejscowości Niziny. Pełnię tą funkcję trzecią kadencję. W większości jest to teren typowo rolniczy. Mieszkańcy zajmują się uprawą roli. Nazywam się Ireneusz Pawlik, jestem sołtysem Nowych Kotlic. Bardzo chętnie tutaj przyjeżdżają ludzie, odwiedzają tą okolicę. Jest ona nad rzeką Nidą, jest dużo zieleni. To jest miejscowość bardzo ekologiczna i zdrowa i bardzo serdecznie polecam. Nazywam się Jerzy Lis, jestem właścicielem worku pod Lipą. Mieszkam tutaj z rodziną już od 15 lat. Urodziłem się w pobliskiej miejscowości Chwasice. Kiedyś majątek ten należał do rodziny Chelińskich, którzy nabyli go w 1860 roku. Rodzina ta była rodziną wielodzietną. Było w niej 9 córek, które wyszły za ziemian. W wyniku działań wojennych majątek ten został Kruszewskim zabrany. Zaraz po wojnie do 1956 roku w Kotlicach funkcjonowała szkoła rolnicza, no to następnie szkoła podstawowa. Z opowieści byłej senior pani Irena, która zajmowała się historią rodu, wtedy opowiadała, że była łączniczką AK, że uratowała tutaj rannego partyzanta. Państwo kruszewscy pomagali bardzo partyzantom, którzy działali tutaj na tym terenie. Jest prawdziwymi patriotami, natomiast sam Cheliński był sędzią pokoju i był tutaj bardzo cenionym ziemiainem. Nazywam się Iwona Dębińska-Nyk, jestem sołtysem wsi Stare Kotlice. Mieszkam tutaj od urodzenia. Integracja mieszkańców naszej miejscowości odbywa się poprzez spotkania w świetlicy wiejskiej, na siłowni plenerowej oraz nowoczesnym placu zabaw. Stare Kotlice są miejscowością typowo rolniczą, jednak ze względu na występowanie walorów turystycznych naszej okolicy, takich jak rzeka Nida i czyste lasy, od kilku lat sukcesywnie rozwija się tutaj turystyka. Można tutaj skorzystać ze spływów kajakowych, pól namiotowych lub pospacerować po lesie. Nazywam się Mariusz Woźniak, jestem sołtysem wsi Osowa, pierwszą kadencję, a mieszkam na tej wsi od urodzenia. Znajdujemy się w miejscu, gdzie znajduje się pomnik, który upamiętnia egzekucję 24 osób, które zostali rozstrzelani tutaj 31 stycznia 1944 roku za próbę wysadzenia urlopowego pociągu niemieckiego. Próba ta się nie powiodła, ale Niemcy w odwecie rozstrzelali tutaj tylu ludzi.
Nazywam się Olszak Jerzy. Jestem sołtysem wsi Sokołów Dolny. Mieszkam tutaj już blisko 40 lat. I widziałem, jak wieś wyglądała, powiedzmy, w latach 80. do 90., jak wygląda dziś. I jasno można powiedzieć, że zmieniła się wieś nie do poznania, bo była to wieś bardziej taka rolnicza, robotniczo-rolnicza. Na naszym terenie znajduje się stacja kolejowa i ona jest łącznikiem między poszczególnymi miejscowościami. Nazywam się Nawrot Małgorzata. Funkcję sołtysa pełnię drugą kadencję. Mieszkam w Sokołowie Górnym 36 lat. Wartością naszej miejscowości jest społeczeństwo. Ludzie są bardzo pomocni, bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Dzięki inicjatywie mieszkańców udało nam się wybudować drogi asfaltowe, plac zabaw dla dzieci, rozbudować remizę strażacką. Z okazji uroczystego apelu flagę państwową podnieś. Drogie druhny i drodzy druhowie, zebraliśmy się tutaj z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Górnym, połączony z przekazaniem i poświęceniem nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Oficjalnego przekazania dokona wójt gminy Sowków, pan Tomasz Haja, radny powiatu jędrzejowskiego, pan Stanisław Słoma, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Jędrzejowie, starszy kapitan Sebastian Dudzicz. Wiceprezesie, przekazuję ci kluczyki samochodu ratowniczo-pożarniczego. Dbajcie o niego. Niech wam służy jak najdłużej. Możemy bić brawa w tym czasie. Życzę wam, szanowni strażacy ochotnicy, przy pomocy nowego samochodu bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech święty Florian otacza was swoją opieką w wypełnieniu obowiązków. Nazywam się Sylwia Kasperek. Jestem sołtysem wsi Staniowice. Sołtysem jestem pierwszą kadencję, ale mieszkam tu od urodzenia. Bogactwem naszej miejscowości jest prężnie działające koło gospodyń wiejskich. Jest też straż pożarna. Są to młodzi ludzie, którzy chętnie pomagają. Zawsze można liczyć na pomoc ludzi. Być sołtysem to nie jest tak lekko i przyjemnie, tak myślę. Myślę, że to jest po prostu odpowiedzialność. Nazywam się Sobczyk Anna, jestem sołtysem wsi Szczepanów, pierwszą kadencję. Jestem mieszkanką tej miejscowości od 27 lat. Jest zmodernizowany plac zabaw, położona jest nawierzchnia wsi Szczepanów za pieniądze sołeckie i dołożona były pieniążki z gminy. Nazywam się Sylwia Kosińska, jestem sołtysem miejscowości Wierzbica. Tą zaszczytną funkcję pełnię od 2016 roku. W naszej miejscowości podejmujemy różne inicjatywy na rzecz integracji, poprawy estetyki i rozwoju miejscowości. Praca na rzecz mojej małej, lokalnej społeczności przynosi mi wiele satysfakcji, głównie ze względu na współpracę z ludźmi. Dobrze nam się tutaj żyje wspólnie i współpracuje. Staw Wierzbicy jest chętnie odwiedzany nie tylko przez tutejszych mieszkańców. Przyjeżdżają tutaj zapaleni wędkarze z całej gminy, a także z gmin sąsiadujących. Nazywam się Wstępień Roman. Jestem sołtysem w ulicy Kawęckiej, czwartą kadencję. Tu tylko rolnictwo, zboża, rzepaki, grochy, no takie coś. No i częściowo hodowla zwierząt. Współpraca z mieszkańcami bardzo dobrze, są życzliwi,
pomagają w jakiej potrzebie zachodzi. Można liczyć na ich pomoc. Nazywam się Korpula Radosław, jestem mieszkańcem Żernik od urodzenia. Od 2 lat jestem sołtysem tego sołectwa. Cała wioska jest położona na terenie pagórkowatym. Ważnym atutem dla naszej miejscowości, takim walorem turystycznym możemy powiedzieć, jest początek Nidy. W środku miejscowości Biała i Czarna Nida się łączą w kierunku brzegów, odpływa już jako rzeka Nida. Rzeka ma piękny plac, taką działkę rekreacyjno-sportową, na której w ostatnim czasie powstała plaża, powstała siłownia zewnętrzna, powstał plac zabaw dla dzieci. Atrakcją również dla naszego sołectwa są konie, które przebywają w stadninach, że mogą spędzać tam aktywnie czas. Dzieci, dorośli. Mamy również krzyże pokutne, które powstały najprawdopodobniej w XVI wieku, a być może świadkowie historii określają to jako jeszcze starsze. Odbyliśmy podróż po 25 sołectwach naszej gminy. Największym atutem dla mnie jest mieszkaniec, bo to dzięki naszym mieszkańcom ta gmina się rozwija. Praktycznie w każdej miejscowości zostały wybudowane place zabaw, tereny rekreacyjne, ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze dużo jest do zrobienia. Będziemy wykonywać modernizację oświetlenia ulicznego, termomodernizację obiektów użyteczności publicznych, rozbudować sieci kanalizacyjne, budować drogi. Ale największym marzeniem po uprzednim przygotowaniu jest odzyskanie praw miejskich dla Sopkowa.